Na zakończenie przypomnę Państwu najważniejsze informacje dnia. W 72. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau uczczono pamięć ofiar zagłady. W uroczystościach na terenie byłego obozu uczestniczyli byli więźniowie z rodzinami, przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwo i dyplomaci. Prokuratura wszczęła dziś oficjalnie śledztwo w sprawie wczorajszych dwóch karamboli na autostradzie A1. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w sprawie uniewinnienia trojga byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy akcji zatrzymania groźnych przestępców w Magdalence w 2003 roku. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotkała się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Opinie i komentarze. Filip Memchess. Podsumowanie dnia zaczynamy od 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W naszym studiu gość Jerzy Haszczyński z Dziennika Rzeczpospolita. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A przy naszym telefonie Maciej Pawlicki, publicysta tygodnika W sieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau to zazwyczaj dzień modlitwy i refleksji. Ale w tym roku przy tej okazji nasuwa się temat, który niedawno znowu rozpalił emocje w Polsce. Chodzi o powrót sprawy tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych, polskich obozów.